Bajka pod tytułem Zajęczyca Zuzia poznaje nowego przyjaciela Zenka. Wcześnie z rana Zajęczyca Zuzia wybrała się na spotkanie gangu słodziaków. Jednak po drodze spotkało ją coś niesamowitego. Otóż natknęła się na tajemniczego zająca, którego nigdy wcześniej nie widziała. Zawstydzona Zuzia nieśmiało spogląda na nowego przybysza. Cześć mała. Cześć. Mam na imię Zenek. Zając Zenek. A ty śliczna, jak masz na imię? Jestem Zuzia. Bardzo pewny Zenek zaczął o sobie opowiadać. Jestem tutaj nowy. Przyjechałem pomieszkać trochę u wujka. A w ogóle to może o mnie słyszałaś? Wiesz, ostatnio zdobyłem złoty medal w skakaniu przez przeszkody. Naprawdę? Gratulacje! Zając Zenek bardzo się przechwalał. O dopuszczeniu Zuzi do głosu nie było mowy. Może oprowadzisz mnie po okolicy? Chętnie, tylko teraz jestem umówiona z moimi przyjaciółmi. Może później? Nie wiedziałem, że zwierzaki tutaj są takie niegościnne. Trudno, sam sobie jakoś poradzę. Zuzi było głupio odmówić, więc oczywiście zgodziła się dotrzymać towarzystwa Zenkowi. Na leśnej polanie wszyscy czekali tylko na Zuzię. Od niedawna do gangu słodziaków dołączyła świnka Peppa oraz George. Obiecali pomóc słodziakom w przygotowaniu zapasów na zimę. Takiego spóźnienia Zuzia już dawno nie zaliczyła. Przykro mi, ale musimy zaczynać bez niej, ponieważ czekają na nas inne obowiązki. Oj tak, ja i George obiecaliśmy naszym rodzicom, że wrócimy do domu przed zmrokiem. Gang słodziaków rozpoczął swoje spotkanie. W tym czasie Zuzia i Zenek przechadzali się i dużo rozmawiali. Mogę pouczyć cię skakania przez najwyższe przeszkody. Chcesz? No pewnie, że chcę. Mogłabyś nawet jeździć ze mną po świecie i brać udział w różnych konkursach. Pomysł ten bardzo Zuzi się spodobał. Zawsze marzyła o takiej światowej karierze. Gang słodziaków zakończył swoje posiedzenie. Ruszamy na poszukiwania. Cieszę się, że będziemy mieć takich pomocników. Mam nadzieję, że Zuzi nic złego się nie stało. Jerzy Jurek i Lis Lucek słyszą głośne śmiechy i wygłupy. Zuzia i Zenek najlepsze ganiali się dookoła drzewa. No proszę, znalazła się zguba. Cześć wam! Martwiliśmy się o ciebie. Ale chyba niepotrzebnie. Widzę, że bardzo dobrze się bawisz. Zuzia bardzo szybko zaczęła się tłumaczyć. No tak, to są moi przyjaciele Lucek i Jurek. A to jest Zenek. Jest u nas od niedawna. I prosił, żebym oprowadziła go po okolicy. I z tego wszystkiego zapomniałaś o nas? O naszym spotkaniu? Przepraszam was. To co, Zuzia? Chcesz nauczyć się skakać nowym sposobem? Nazwałem go sposób na sprężynę. Myślałem, że pójdziesz z nami szukać zapasów na zimę. Dzisiaj pomagamy Borysowi. Zuzia była bardzo zakłopotana. Chodź, Jurek, nic tu po nas. Przyjdę później do was, obiecuję. Cały gang słodziaków, podzielony na grupy, zbierał pokarm i inne potrzebne rzeczy. Bubr na zimę robi zapasy różnych roślin drzewiastych, takich jak topole i wierzby, a także zbiera soczyste korzenie. Wystarczy? Coś ty, George, zima trwa bardzo długo, więc i zapasów trzeba dużo. Peppa ma rację. Sowa nadleciała nad tamę bobra z wielką wiązką gałęzi i liści. Dziękuję ci, Zosiu. Proszę, Borysie, tyle dałam rady udźwignąć. Ja też mam coś dla ciebie. Super, dziękuję. Pojawił się też Lucek i Jurek.
Jesteście wspaniali, jak dobrze mieć przyjaciół. Trzeba sobie nawzajem pomagać, to oczywiste. Dzisiaj pomogliśmy tobie, jutro pomożesz nam. Komu jutro pomagamy? Zosia sprawdzi listę i nam zaraz powie. Tak, już sprawdzam. Jutro spotykamy się wcześnie rano i zbieramy pokarm dla Zuzi. Ciekawe, czy się zjawi. Jakoś w to wątpię. Dzisiaj też obiecała i co? I nic, nie przyszła. Następnego dnia Zuzia oczywiście wstała z nastawieniem pójścia na spotkanie gangu. Jednak pod jej domem zjawił się Zenek. Cześć mała, to gdzie się dzisiaj bawimy? Dzisiaj nie mogę. Obiecałam słodziakom i nie mogę ich zawieść. A, no to szkoda. Wiem. A może pójdziesz ze mną i pomożesz nam w szukaniu zapasów na zimę? Nudy. Nie chce mi się. Chodźmy lepiej poćwiczyć skoki, a nuż przytrafi nam się jakiś konkurs. Chcesz być w tym dobra, czy nie? Zdecyduj się w końcu. No chcę, ale... Nie ma co się zastanawiać. Jeśli chcesz, żebym cię czegoś nauczył, to chodź ze mną. No i Zuzia jak to Zuzia. Nie potrafiła odmówić. Marzyła przecież o tym, żeby wyrwać się z tego miejsca, poznać nowych znajomych i w końcu być sławną. Gang słodziaków przeczuwał, że i dzisiaj Zuzia o nich zapomniała. Nie wierzę w to. To do Zuzi niepodobne. A jednak cicha woda brzegi rwie. Wydawało się, że Zuzia to taka spokojniutka, a tu proszę, niezłe ziółko z niej po raz kolejny nas wystawiła. I co teraz? Mądra sowa chwilę pomyślała i tak odpowiedziała. Teraz będziemy zbierać pokarm dla Zuzi. Myślę, że Zuzia na pewno nam jakoś wytłumaczy swoją nieobecność. Tymczasem Zenek wymyślił ekstremalne skakanie na wodzie. Zuzia, chodź, będziemy skakać z tratwy na brzeg. Ojejku, nie wiem czy dam radę, boję się wody. I o to chodzi, są emocje, jest zabawa. Zuzia z Zenkiem wypłynęli na środek jeziora i tam Zenek pokazywał swoje umiejętności. Spójrz, jakie to proste. Nagle zabawę przerwał dźwięk telefonu Zenka. Halo, słucham. Naprawdę? Jest nowy konkurs? Oczywiście, że będę. Tak, tak, zdążę na pewno. Nie zaczynajcie beze mnie. Jaki konkurs? Nieważne. Muszę lecieć. Sorry, ale śpieszę się. Nie zostawiaj mnie tu samej. Przecież wiesz, że boję się wody. I tak przerażona Zuzia została sama jak palec na środku jeziora. Ratunku, pomocy! Niech mi ktoś pomoże! Zaczęła wołać pomocy. Jednak wszystko wskazywało na to, że nikt jej nie słyszy. Gang słodziaków kończył zbierać jedzenie dla Zuzi. A gdzie to przechowamy dla Zuzi? Możemy u mnie. Mam jeszcze sporo miejsca. Dobrze, Borysie. I tak wszyscy udali się do tamy Bobra. Gdy się zbliżali, usłyszeli krzyk i wołanie o pomoc. Ratunku, pomocy! Przecież to Zuzia! Ale gdzie ona jest? Musimy jej pomóc. Widzę ją tam. Trzymaj się, zaraz do ciebie dopłynę. Borys wskoczył do wody i popłynął do Zuzi. Już dobrze, nic się nie martw. Ze mną jesteś bezpieczna. Borys, dobrze, że jesteś. Już myślałam, że nic mi tu nie pomoże. I już po chwili Borys i Zuzia byli na brzegu. Zuzia opowiedziała, jak to się stało, że znalazła się na środku jeziora. Jak ten Zenek mógł tak postąpić? Zostawić cię i pójść sobie, bo jakiś konkurs? Nieładnie, nieładnie. Do dżentelmenów na pewno nie należy. A ja myślałam, że był moim przyjacielem. Przyjaciel by tak nie postąpił. A co to jest? To dla ciebie. To ja was tak źle potraktowałam.
A wy i tak byliście dla mnie tacy dobrzy. Jesteście moimi prawdziwymi przyjaciółmi. Dziękuję. Nie ma za co. Jest takie przysłowie: prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. O, ja znam jeszcze inne. Dla nowego przyjaciela nie zostawiaj starego. Mój nowy przyjaciel wcale nie chciał być moim prawdziwym przyjacielem. Wykorzystał mnie, żeby się nie nucić. Smutno mi. Nie smuć się. Masz nas, a my cię nigdy nie zostawimy. A wy, kochane dzieci, macie swojego najlepszego przyjaciela? Jeśli tak, to napiszcie proszę w komentarzu, jak ma na imię, a my przypniemy wam serduszko. Drogie dzieciaczki, jeśli wam się podobało, zostawcie dla nas łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Ciekawe Zabawki. Piszcie komentarze, a my widzimy się już wkrótce w następnym odcinku. Do zobaczenia!